tam, to takie nie mogę wręczyć do nich taki większy. Bo już to nie pokoje, bo to się ciekawe, jak ktoś to wyrzuci do tego. Pokazuje, że warto było tyle lat czekać, żebyśmy doczekali właśnie tego momentu. Panie dyrektorze, panie burmistrzu, ja podpisuję się pod wszystkimi słowami, które zostały wypowiedziane przez moich przedmówców, dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Tak akurat się składa, że w 29 roku nowego samorządu terytorialnego są wśród nas wszyscy burmistrzowie. I wszyscy burmistrzowie przyczynili się do tego, ażebyśmy dzisiaj mogli tak uroczyście świętować zakończenie tej inwestycji. Jest wśród nas pan burmistrz Józef Warzyniak, burmistrz pierwszej kadencji, pan Józef Jerzy Faliński i pan Zygmunt Siarkiewicz. I to było marzenie całej naszej czwórki, dołączając do tego wszystkich tych elektów, burmistrzów, którzy licytowali fotel w międzyczasie, w trakcie tego 29-lecia. Ja bym chciał podziękować osobiście panu marszałkowi Olgierdowi Gabrielowiczowi za tę inwestycję, za odważną decyzję i za wszystkie inne decyzje, które sprzyjają rozwojowi Barlinka. Do przesunięcia pachołków drogowych na lewo i na prawo, tak ażeby drogę otworzyć, i w następnej kolejności poproszę księdza proboszcza Czesława o poświęcenie. Księże proboszczu Czesławie, proszę o poświęcenie nowej drogi. Ojciec marzy i Duch Święty. Amen. Auto? I co, szanowni państwo? Drogę, obejście Barlinka wzdłuż drogi wojewódzkiej 151 uważamy za otwartą. Szerokiej drogi. Nasze, tak jest tej ziemi.